Dzień dobry, witam serdecznie na konferencji prasowej, którą zwołaliśmy w związku z trudną sytuacją niestety dalej na rynku zbożowym, na rynku drobiowym, ogólnie na rynku produktów żywnościowych i trudną sytuacją, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo żywnościowe kraju. Ze mną jest wicestarosta namysłowski Tomasz Wiciak, prezes honorowy PSL Opolskie Stanisław Rakoczy oraz prezes struktur powiatowych Ryszard Gajda. Szanowni Państwo, pracuje już od ponad tygodnia powołany przez Polskie Stronnictwo Ludowe zespół parlamentarny do spraw zbadania afery zbożowo-drobiowej. Pierwsze wnioski, które powstają po posiedzeniach tego zespołu, są druzgocące dla strony rządowej. Środowiska izb rolniczych, środowiska stowarzyszeń rolniczych, środowiska związków rolniczych od czerwca zeszłego roku monitorowały stronę rządową o tym, że będzie problem z napływem ukraińskiego zboża, z napływem ukraińskiego drobiu, z napływem ukraińskich jaj. W tym samym czasie prezes Kaczyński mówił, że takiego problemu nie będzie. Minister rolnictwa Kowalczyk namawiał wręcz rolników, by wstrzymywali się ze sprzedażą zboża, by wstrzymywali się z zakupem nawozów, bo zboże będzie drożeć, a nawozy tanieć. Rolnicy niestety posłuchali ministra Kowalczyka, który za swoją nieudolność nie poniósł tak naprawdę politycznej odpowiedzialności ani kary, no bo został, jest dalej wicepremierem, ministrem bez teki. O tym wszystkim my jako Polskie Stronnictwo Ludowe mówiliśmy od dawna. Złożyliśmy projekt ustawy w sprawie ochrony polskiego rolnictwa, który zakładał wprowadzenie kaucji wozowych i plombowanie konwojów. Dzisiaj to rozwiązanie popierają wszystkie środowiska rolnicze, środowiska eksperckie, środowiska naukowe i środowiska polityczne. Mogliśmy uniknąć tej sytuacji, a ta sytuacja nie dotyczy tylko i wyłącznie rolników, a dotyczy nas wszystkich. Proszę Państwa, my dzisiaj tak naprawdę nie wiemy, co jemy. Nie wiemy, czy chleb zrobiony z mąki pochodzi z polskiego zboża, czy z ukraińskiego. Nie wiemy, czy jajka, które kupujemy, są polskimi jajkami, czy drób, który kupujemy, jest polskim zdrobiem, czy spełnia normy i wymagania narzucone przez Unię Europejską, bo ten ukraiński tych wymogów spełniać nie musi. Gdybyśmy wspierali rolnika ukraińskiego, nie było tym nic złego. Natomiast właścicielami większości gruntów na terenie Ukrainy są duże zagraniczne międzynarodowe agrokoncerny, w większości zlokowane na Cyprze. Także rząd polski, minister Kowalczyk wspierał zagraniczne międzynarodowe holdingi i w tym momencie chciałbym również powiedzieć, to, z czym PiS szedł do wyborów. Zablokowanie handlu ziemią. Proszę Państwa, rok 2022. Zgodnie z raportem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji 5119 hektarów ziemi zostało sprzedane dla obcego kapitału. Dla porównania rok 2015, kiedy kończyliśmy rządy, 412 hektarów. Proszę Państwa, to jest skandal. Nie dość, że wspierają międzynarodowe agroholdingi poprzez umożliwienie bez kontroli napływu produktów pochodzenia ukraińskiego, ale należącego do zagranicznych dużych agroholdingów, to jeszcze wyprzedają naszą polską ziemię dla obcokrajowców. To jest miara nieudolności tego rządu. Proponowane przez nowego ministra rozwiązania niczego nie zmienią. Ja się dzisiaj chciałbym spytać pana ministra, czy może pana wojewody, gdzie rolnik, Tomasz Wiciak jest rolnikiem, mógłby sprzedać dzisiaj pszenicę za 1400 zł. Te pytania środowisk rolniczych pozostają bez odpowiedzi. Proszę Państwa, zaczęto tak naprawdę od końca, bo pierwszym elementem powinno być opróżnienie 3 milionów ton zboża z Ukrainy, które wjechało, a nadwyżki też polskiego mamy 8-9 milionów, bo rolnicy czekają i czekali zgodnie z zapowiedziami ministra na te wyższe ceny. Jeżeli zdolność naszych portów to 750 tysięcy ton
miesięcznie. Pokazuje nam to, że na rozładowanie górki potrzebujemy przy dobrych wiatrach 9 miesięcy, a zbiory, a żniwa mamy za 3 miesiące. Raz, że nie wiadomo, gdzie sprzedać te zboże, to nie wiadomo, gdzie one będzie złożone i zmagazynowane, bo takich mocy w Polsce po prostu nie ma. I zachodzi jeszcze jeden element. Jesteśmy we wspólnym europejskim rynku. To, że dzisiaj zabroniono wpływu surowców z Ukrainy, to jest raz. Natomiast kto zabroni przedsiębiorcy czy rolnikowi z Czech, Słowacji, Niemiec, Rumunii sprzedać pszenicę w Polsce za cenę gwarantowaną 1400 zł. Skoro mamy wolny handel, to będzie to umożliwione. Czekamy na szczegółowe rozwiązania strony rządowej. Natomiast my, środowiska polityczne, środowiska rolnicze, nie wierzą już. PiS oszukał polską wieś, PiS oszukał polskich rolników i polskich konsumentów. Bardzo dziękuję. Proszę Tomasz Wiciak o zabranie głosu jako przedstawiciel środowiska rolników. Środowiska rolnicze, to co powiedział kolega, alarmowały od tamtego roku, że napływ ukraińskiego zboża może rozchwiać rynek polski. I tak się stało. Dzisiaj pszenica w skupach jest około 800 zł, gdzie żniwa uzyskiwaliśmy 1600. Czy chleb staniał? Chleb nie staniał. Przecież wpłynęło prawie 3-4 miliony ton ukraińskiego zboża, które trafiło na rynek polski, zostało przetworzone w większości i jest w chlebie. Czy chleb staniał? Pojawiają się w mediach doniesienia, że jeżeli zakażemy wozu ukraińskiego zboża, czy kurczaków, czy jaj, żywność u nas zacznie rosnąć. No ale chwila, rok czasu płynęła ta żywność do Polski i żywność dalej rosła. To co jest w tym wszystkim nie tak? My jako rolnicy obawiamy się, że kondycja ekonomiczna naszych gospodarstw już jest zachwiana, a co będzie dalej? Magazyny są pełne, żniwa zaczną już się początkiem lipca. Pytanie, gdzie mamy sprzedawać i po jakich cenach? Państwo powinno zagwarantować rolnikom odpowiednie ceny, odpowiednie punkty zbytu. Jest propozycja 1400 zł za tonę. Uważam, że to jest cena przyzwoita, tylko kto na to się złoży znowu? Znowu na to złożą się podatnicy tak naprawdę, ale czyli mi wszyscy. I kto kupi to zboże, szanowni państwo? Dlatego rząd powinien już dawno podjąć te działania, o których alarmowały wszystkie środowiska rolnicze. Dzisiaj działania są spóźnione, ale one powinny być jak najbardziej przyspieszone, aby zboże ukraińskie z Polski wyjechało, to, które będzie wjeżdżało, trafiało tranzytem do portów i zostało przewiezione do krajów afrykańskich, tam gdzie jest naprawdę głód. My jako rolnicy obawiamy się, że ten rok dla nas będzie bardzo ciężki. Nawozy ja kupiłem po 4200 zł, dzisiaj są po 2200. Około 100 tysięcy złotych na moim 70-hektarowym gospodarstwie, można powiedzieć, mam mniej przychodu. To jest zysk, który mógłbym wpompować w inwestycje, który by dalej gospodarkę nakręcał. I takich gospodarstw jest bardzo dużo, ale są gospodarstwa, które mają potężne zapasy pszenicy, kukurydzy i oni czekają tak naprawdę. Czekają, żeby ta cena była odpowiednia. I teraz, gdzie mają zmagazynować zboże, kukurydzę z przyszłych zbiorów? Ale też trzeba mówić, że rynek jaj, rynek kurczaków jest rozchwiany. To mięso do nas pływa. I tak jako ja, rolnik polski, który musi produkować względem norm unijnych, na Ukrainie nie muszą. Ja muszę dostosować opryski, nawozy, które spełniają. Koszt produkcji jest o wiele droższy niż na Ukrainie, dlatego to zboże jest tańsze. Oczywiście trzeba pomagać Ukrainie, jest to kraj walczący w imieniu Unii Europejskiej, całego świata z gigantem rosyjskim, ale pomoc racjonalna, aby polskie rodziny, polscy chłopi mogli godnie utrzymać swoje rodziny. Dziękuję. Stanisław Rakoczy, prezes honorowy. Proszę państwa, tak się składa, że ja aktualnie jestem zatrudniony w największym podmiocie skupowym w Polsce, skupującym zboże. Tak, pszenicę. Żyto, jęczmień, rzepak, kukurydzę w największej ilości. Proszę państwa, to co się działo w zeszłym roku, to może trudno było uwierzyć, bo cena mokrej kukurydzy na przykład była taka, że ja nie pamiętam i tam najstarsi pracownicy nie pamiętają, a mimo to nie mogli się jej kupić, no bo pan minister Kowalczyk powiedział, że ona będzie droższa. Potem się okazało, że sucha jest tańsza od tej, która była kupowana jako mokra w grudniu. Tu jeżeli idzie o kukurydzę, jest jeszcze jedno takie duże zagrożenie, bo kukurydza w zeszłym roku była zbierana bardzo późno. Bardzo późno ze względu na warunki klimatyczne, jakie były. Kukurydza zbierana bardzo późno, ziarno kukurydzy magazynowane w tych rękawach foliowych. Państwo widzicie, często takie białe, długie rękawy leżą gdzieś na placach.
Ona się doskonale przechowuje pod jednym warunkiem, że była zebrana, jak nie była zarażona żadną chorobą grzybową, żadną mukowiscydozą. Jeżeli była zarażona, to ta mukowiscydoza się rozwija w tym rękawie i ona się po prostu do przerobu nie będzie nadawała. Teraz sprawa następna, bo wszyscy się zachwystują i cieszą porozumieniem z Unią, że oto będzie tranzyt i zboże pojedzie. Ktoś powiedział gdzie? No bo ja bardzo przepraszam, ono wjedzie do Polski tranzytem, dojedzie do Niemiec, tak? Przez Niemcy przejedzie tranzytem, bo Niemcy go nie zatrzymają, prawda? No to potem mamy co tam? Francję. Nie wiem. No przejedzie przez Francję, Francuzi go nie zechcą. No przejedzie do Hiszpanii, Hiszpanie też nie. Dojedzie do Portugalii i co dalej? Kto wskazał kraj docelowy, do którego to zboże ma być kierowane? To po pierwsze. Dlatego też nie ma porozumienia między tymi pięcioma krajami, którym chwalił się minister Kowalczyk, a minister Wojciechowski powiedział, że się trudno dogadać. Ja się nie dziwię, bo jest takie wielkie niedomówienie. Teraz, proszę Państwa, co zrobić z tym, co mamy i z czym nie umiemy sobie poradzić? Mianowicie przede wszystkim z tym zbożem z Ukrainy. I z tą olbrzymią nadwyżką polskiego zboża, która czeka w prywatnych magazynach, a żeby ktoś kupił. Żeby można te 400 zł dopłaty z naszych pieniędzy, żeby było jasne. Ja nie żałuję rolnikom, im się należy. Natomiast no, musi się znaleźć podmiot, który kupi od rolnika, żeby on mógł dostać dopłatę. Ja takich chętnych podmiotów w tej chwili nie widzę, bo magazyny mamy pełne zapasy. Teraz, proszę Państwa, odezwał się był prezes Obajtek i powiedział dobrze, że on to przerobi na biopaliwo. Trzeba. Dużo powiedział, że od przyszłego roku. A co przez ten rok? Przerobienie tego na biopaliwa jest rozwiązaniem najlepszym, tylko to trzeba robić zaraz. Dlaczego jest rozwiązaniem najlepszym? Po pierwsze, zwiększenie ilości produkcji biopaliwa powoduje obniżenie eksportu ropy naftowej i obniżenie eksportu śruty sojowej genetycznie modyfikowanej, bo proszę Państwa, innej soi nie ma w tej chwili w obrocie na rynku europejskim, że to jest soja genetycznie modyfikowana, a śruta sojowa jest podstawowym komponentem do produkcji pasz nie tylko w Polsce, ale w całej Europie, a można ją zastąpić, mało kto o tym wie, tym, co zostaje po produkcji alkoholu z kukurydzy. Bardzo dobra, wspaniała pasza. Chciałaś lecieć? Czekaj, jeszcze zdjęcia wysyłam. Jeszcze wolno. No i teraz ta sytuacja jest taka, że no, rolnik 70-hektarowy, ja przed chwilą rozmawiałem też z takim naszym kolegą z Szymonkowa, który ma 240 hektarów, praktycznie nie schodzi z tej ciągnika, bo sieje, tylko mówi do mnie, tak, wiesz, ja nie wiem, czy to nie ostatni rok, jak ja sieję. Ludzi. To Bóg wie, co ja z nim zrobię na jesieni, czy sierpniu. Więc proszę Państwa, to są rzeczy, które mogłyby się wydawać świetne, ale one są straszne. Bo 200 tysięcy gospodarstw już nie istnieje, a zanosi się na to, że upadnie jeszcze więcej przez niezdolność rządowych. Nie zdążymy z wyborami, no jakieś 2-3 miesiące te wybory będą za późno, żeby cokolwiek zrobić, bo te działania, które są podejmowane w tej chwili, nie przynoszą żadnych rezultatów. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania?